3, 2, 1. Adam Hazek Zajączkowski. Dzień dobry, cześć. Dziś jest czwartek. No i cóż, tematycznie ubrałem koszulkę pod kolejne nagrywanie. Nie wiem, czy to pójdzie na futbarze. Bardzo bym chciał, żeby poszło na futbarze. Ale na pewno pójdzie na moim fanpage'u, na pewno pójdzie na moim prywatnym wallu. Może jeszcze wrzucimy nagramę do naszego chłopaka z dzielnicy. Bo Paweł też lubi Barcelonę i mam nadzieję, że po operacji uda nam się go wziąć, że będzie się na tyle dobrze czuł, że weźmiemy go tam do Wrocławia, o czym za chwilę znowu opowiem, bo Futsal Masters z każdym dniem przybliża się do mojego serca. Mam nadzieję, że tak jak wstępnie coś tam z Sebastianem ustalaliśmy, na razie nie wiem na 100%, mam nadzieję, że poprowadzę tą imprezę, bo spełniłoby się jedno z moich wielu marzeń. Jednym takim jest poprowadzenie czegokolwiek z klubem FC Barcelona. To jest naprawdę dla mnie Barcelona to no cóż, no. Niesamowite koszulki. Niesamowity herb z krzyżem świętego Jerzego. Fantastyczna seniara, symbol Katalonii. I cóż, ten napis. A co najważniejszego, claim. Więcej niż klub. To jest naprawdę, mam nadzieję, że Barcelona, no ostatnio ta piłkarska, to nieporozumienie z Neymarem i ta cała dziwna sytuacja. Ale cóż, no przy tej futsalowej Barcelonie nie masz takiego wielkiego szumu z negatywnym jakimś odbiorem, z jakimś negatywnym odbiorem jakichś transferów, takich niepożądanych, przepraszam. Pijemy oczywiście kawę, pora w jedynym słusznym kubku, oryginalnym Barcelony. No i cóż, tak mówię naokoło, a powiem wprost, ten wgryw będzie dotyczył, jak zwykle, czego? Futsal Masters, imprezy przygotowanej przez drużynę, której prezesem jest Sebastian Berni Bednarz. I no cóż, cały czas obserwuję, co tam się dzieje. No po prostu duma mnie rozpiera, że znam takiego gościa jak Berni. No bo wszystko mu tam wychodzi. Mogą mieć tutaj lekko pretensje ludzie bezpośrednio zainteresowani w tej miejscowości, w której gra Orzeł, ale umówmy się, przepraszamy Państwa. Barcelona czy futsalowy Neapol, hala by nie pomieściła tylu chętnych, ile zapewniam Was przyjdzie na halę we Wrocławiu. Hala Orbita, 31 sierpień, impreza się zacznie, potrwa kilka dni. To jest dosłownie na tydzień przed rozpoczęciem hiszpańskiej ligi, w której występuje futsalowa odmiana FC Barcelony, którą tak bardzo, bardzo podziwiam, bo ja przede wszystkim podziwiam, Barcelona ma wiele sekcji, ale ja przede wszystkim trzy podziwiam, to jest koszykarska, futsalowa i piłkarska. No a ta futsalowa, no to już ja ogólnie kocham futsal. Za co kocham futsal? Za co kocham futsal? Za Orła jeszcze koszulki nie mam, ale to co robi Berni, tak, to mnie przekonuje do futsalu. To jest fantastyczne, bo Berni, może się wygadać, za co jeszcze kocham. Za to, na czym się wychowałem. Za to, gdzie postawiłem pierwsze kroki spikerskie i jako kierownika drużyny AZS-u Katowice, moja koszulka. Proszę bardzo, Hazok 84. Taką koszulkę sobie wyprodukowałem, bo czułem się częścią drużyny i ta koszulka dlatego została wyprodukowana, zrobiona za co jeszcze? Jedną z większych, jeden, ja bym porównał, że ten klub jest taką Legią Warszawa w futsal ekstraklasy. Tym klubem to jest Krylek z Chorzów. Bardzo ciężko się tam gra. Też mam koszuleczkę tego klubu. Bardzo ciężko się tam gra. Bo zawodnicy dostają taką dodatkową presję. Bo wiecie, to jest tak samo jak z grą w Legii. Jeżeli ktoś sobie nie radzi z presją, to cóż, no to jest ciężko. Trzeba być mocno odpornym psychicznie, żeby reprezentować barwy Krylek z Chorzów. To najbardziej utytułowany polski klub. No i cóż, no. Chcąc iść do Pireksu, trzeba radzić sobie z ciśnieniem na wynik, z ciśnieniem odpowiedzialności dla grania dla tak utytułowanej drużyny. Za co jeszcze lubię? No, drużyna ta wystąpi, została zaproszona przez też bardzo utytułowaną drużynę, została zaproszona przez Berniego. To jest rekord bielsko-biała. Przypomnę, ta koszulka to nie jest moja własność. Ona będzie wylicytowana w gramy dla naszego chłopaka z dzielnicy. Ta koszulka mojego prywatnego kolegi, 2 lata ode mnie starszego, Pawła Makury, dziś trenera AZS-u Uś Katowice. Pawła prywatnie znam, bardzo lubię. To był napastnik Optimusa Siemrowice. Optimusa Siemrowice i powiem,
Paweł to jest jedyny chłopak, któremu z nas udało się osiągnąć prawdziwy sukces. Paweł, gratulacje, ja się cieszę, że Ciebie znam i życzę Ci dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że jeżeli by przyszły większe pieniążki do AZS-u już Katowice, że Ty byś zrobił mistrza Polski, to o Jezu, jaką byś mi wielką radość sprawił, że Ty, Paweł Machura z Optimusa Siemerwice, dajesz Olkowi Fangorowi taki sukces. Po prostu przyjechałbym wznieść z Tobą puchar. Jak przychodziłeś do Usia, byłem zachwycony tym, bo nareszcie poczułem, że oddech Siemianowic w katowickiej futsalowej drużynie, która jest poukładana, przygotowana dla takich gości jak Ty. Niezwykle mnie to cieszy. Zwłaszcza, że w sztabie masz jeszcze Krzychę, to i takich zawodników jak Pęki czy JJ'a, to jest mnóstwo tych zawodników tam jest, których ja bardzo lubię i bardzo szanuję. Co do Berniego, no ostatni raz na imprezie, na której miałem okazję spikerować z Bernim, widzieliśmy się tutaj. Widać? Przeczytam wam, jeżeli nie zauważyliście, to akademickie mistrzostwa Polski w futsalu kobiet i mężczyzn w Katowicach 30 styczeń do 2 lutego 2014 roku organizował AZS UŚ, czyli AZS Uniwersytetu Śląskiego. Taka z przodu koszulka, bo ja ją mam do dziś, to jest jedna z fajniejszych pamiątek, bardzo mi się fajnie spikerowało tam. Tylko żałowałem, że drużyna, no trzeba pogratulować, drużyna Berniego była lepsza. Uniwersytet Przewodniczy przeszedł Częstowski AJD, w AJD wielu moich znajomych, Krzysiek Kościański wprowadził, ale Berni to jest fachowiec futsalowy, także wielkie brawa dla niego, co to mi prezy i Berni. Ja mam nadzieję, że widzimy się tuż przed rozpoczęciem imprezy, że spędzimy imprezę razem, że koszulka numer 84, speaker Hazok, będzie na mnie czekała i że zrobimy w tej hali Orbita taki rozpierdziel, że będzie kosmos dla tej Barcelony. Ja już przygotowuję set muzyczny, ja już przygotowuję specjalną koszulkę dla Barcelony. Mam nadzieję, że wy mi orła przygotujecie fantastyczną koszulkę. No i cóż, widzimy się we Wrocławiu. Pamiętajcie, Futsal Masters. Ktoś mówi, że World Games to była impreza roku we Wrocławiu. Nie. Futsal Masters. To będzie impreza roku we Wrocławiu. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Sebastian Bednarz zrobił fantastyczną rzecz. Niech tylko teraz to wyjdzie. A ja po prostu na koniec, co? Wzniosę ręce do oklasków i bardzo będę dumny z tego, że będę jedną z części tego znakomitego przedsięwzięcia. Tyle na dziś. Cześć.